jak przyjechaliśmy do portu w Durres, to celnik zapytał się nam, co wieziemy, gdzie jedziemy i co robimy, kim jesteśmy. No i powiedzieliśmy mu, że robimy filmy na YouTube'a. I strasznie się spodobało mu to i powiedział, że chcecie, to mogę wam pokazać coś fajnego, coś, czego nikt nie widział jeszcze. Będziecie mogli tam wjechać z kamerą. Drodzy, jesteśmy na promie, która nas zabierze z Albanii do Włoch, więc zaczyna się włoska, ciao bella przygoda. Ulala! O, Kasia, jest twoje jedno łóżko tylko, to się śpimy razem. Patrzcie, tu jest lepiej niż na zielonej szkole. Tam trzeba było spać na tym miejscu, gdzie były bagaże, a tu się rozkłada łóżko. Hell yeah! Ja nie śpię na górze. Ja już wiedziałem o tym, że tu jest łóżko, bo ostatnio oglądałem u Miłosza wlatający dywan. Oni płynęli 3 dni do Maroka i też mieli rozkładane łóżka. Więc tak wygląda nasza kabinka. Są dwa łóżka. Jedno tu, jest biureczko. Lustro, tam też jest lustro. I jest łazienka z prysznicem, umywalka i, moi drodzy, koszt takiej kabiny kosztuje 80 zł ekstra, więc mogliśmy jechać 10 godzin na krzesła w restauracji albo dopłacić 80 zł i mieć prywatną kabinę, więc zapłaciliśmy, bo rejs jest od 22 do 9 rano. Aż co tu jest? Co to jest? Weźmiemy. Po co ci to? Aha, no, do drabiny, do to łóżka. No, ale ja tu nie śpię. Czemu? To ja tam śpię. Dobra, przygotowujemy się do snu, z wami się na chwilę żegnamy, zobaczymy się w słonecznej, pięknej Italii. Ciao! Buongiorno, dzień dobry, witamy serdecznie, siedzimy w kawiarni, opuściliśmy już naszą kajutkę, pijemy espresso, pijemy cappuccino, już widać Italię, za chwileczkę będziemy lądować, ale jeszcze przypomniała nam się jedna historia, której wam nie powiedzieliśmy wczoraj, jak przyjechaliśmy do portu w Durres, to celnik zapytał się nam, co wieziemy, gdzie jedziemy i co robimy, kim jesteśmy. No i powiedzieliśmy mu, że robimy filmy na YouTube'a. I strasznie się spodobało mu to i powiedział, że chcecie, to mogę wam pokazać coś fajnego, coś, czego nikt nie widział jeszcze. Będziecie mogli tam wjechać z kamerą. I zaprosił nas na rentgen i na skan. Przyjął jego kolega na motorze, który nas eskortował do miejsca, gdzie prześwietlają tiry. No i zablokowali tam tą kolejkę tirów. Myśmy wjechali, przeskanowali nam samochód i później nam pokazali to, ten wydruk, także powiedział, że oficjalnie to jest nielegalne i nie można tak pokazywać i nie można robić zdjęć, ale on nas polubił i lubi Polaków w ogóle, bo był kiedyś w Polsce i mówi, pokaż to Polakom, jak wyglądają samochody przeskanowane. Także może macie możliwość takiego czegoś teraz zobaczenia. Tak wygląda nasz van zeskanowany z boku, zobaczcie. A my dopływamy, pokażę wam się teraz jeszcze kawałeczek morza i już tam daleko widać Italię. Z ziemi polskiej do włoskiej. Jesteśmy już we Włoszech. Jej, to kolejne państwo. Jeśli dobrze liczymy, od Albanii to 25. Szóste. Albo 26. 26, Kasia. 26 państwo. Nawet jeżeli jeszcze wyciągnę w Polsce, to chyba 27. Ja tu chcę powiedzieć, że jestem mega podjarana, bo jeszcze nigdy nie byłam we Włoszech. Nigdy ani razu moja stopa nie postawiła się na włoskiej ziemi. Także jestem mega podjarana, bo kocham natomiast pizzę, włoskie jedzenie i napoje. No i myślę, że będzie śmiesznie i pięknie, także zaczynamy. Amor.
Jesteśmy teraz w San Giovanni Rotondo u ojca Pio. I tak szybciutko wam powiemy mniej więcej. No dobra, zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, jak skończą dzwonić. Przestało dzwonić z dzwony, więc tak, przyjechaliśmy tutaj wczoraj, spędziliśmy jedną noc daleko na parkingu. I tak szybciutko powiemy wam, co tutaj jest, więc tak, za mną tutaj jest wejście do takich korytarzy, które prowadzą przez cały życiorys ojca Pio. Tam się wchodzi do kościoła, do sanktuarium tutaj tego dużego, a tam obok za Kasią jest kościółek, taki malutki kościółek, o. I to jest kościół, w którym ojciec Pio żył, to... Odprawiał mszę. To był pierwszy kościół, który tutaj w San Giovanni Rotondo się znajdował. Potem, ponieważ do San Giovanni Rotondo zaczęli napływać pielgrzymi, ludzie z całego świata wybudowali tą większą bazylikę. I tutaj teraz, to jest bazylika Matki Bożej Łaskawej. I tutaj odprawiane są część z mszy świętych. Za nami jest jeszcze jeden kościół, taki wielki sanktuarium, które wybudowali całkiem niedawno, w 2004 roku. I tam pod spodem jest ciało ojca Pio, w którym można zobaczyć, ono, tam są jego ręce, jego broda i maska silikonu. Tam jest tak, taka... on jest wystawiony do tego, żeby można go było do jego relikwii jakby się modlić, natomiast zobaczycie jego twarz, która jest zachowana idealnie. To nie jest prawdziwa twarz, to jest maska, ponieważ jego twarz nie zachowała się tak dobrze, żeby ją wystawić na widok publiczny. Natomiast bardzo dobrze zachowała się broda, także broda jest jakby oryginalna. Można także zobaczyć dłonie, które już no, nie są zachowane w takim dobrym stanie, ale no, one są wystawione na widok publiczny. To są te święte dłonie, które nosiły stygmaty. I oprócz tego jeszcze jest za tym budynkiem informacja turystyczna i tam pracuje pani Beata Polka, która udziela wszystkich tych informacji, czyli wszystko to, co wam powiedzieliśmy, ona nam powiedziała wczoraj. Dała nam polską mapę i powiedziała, słuchajcie, wejdźcie do tych drzwi, tych ostatnich, i przejdziecie całą drogę ojca Pio. Można zobaczyć jego konfesjonał, można zobaczyć jego cele, można zobaczyć krzyż, przy którym on dotrzymał stygmaty. Także no, jest to ciekawe i nie chodzi tam zbyt wiele turystów, zauważyłem, nie wiem czemu, no ale... Bo jest tam dosyć trudno trafić, znaki są dosyć mylące, Aha, ale... Trzeba się kierować na crucifixo i na cella, cella, crucifixo i cella, to się da napisze. I wtedy dojdziecie, a oprócz tego jeszcze tutaj jest taki placyk i zaraz obok jest droga krzyżowa. Tak, i tam jakby znakiem szczególnym, po którym można ją poznać, jest duża... taka brązowa rzeźba ojca Pio i idzie się schodkami do góry i za kolejną rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem skręca się w lewo i tam zaczyna się droga krzyżowa, Piękna. Która została zainicjowana właśnie przez samego ojca Pio i co ciekawe, Francisco Messina, rzeźbiarz, który ją tworzył, był niewierzący, kiedy ją zaczął tworzyć, ale właśnie dzięki ojcu Pio się nawrócił i on w stacji, której tytuł jest Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, twarz Szymona Cyrenejczyka to jest twarz ojca Pio i on właśnie niesie krzyż. Cała statuetka jest ojca Pio w tak. Także warto przejść tą drogę, warto się tam pomodlić. To tyle od nas. Dziękujemy za uwagę. Tyle do osędziowania. Rotondo. Jedziemy teraz do świętego Michała Archanioła, do Gargano. Dojechaliśmy na górę świętego Michała Archanioła, Monte de San Angelo. I jest tutaj takie malusieńkie miasteczko, stare, z cudownym widokiem. W ogóle widać całą Italię pokrytą, czy tam okolice tutejsze, pokryte w mgle, czy tam chmurami jeszcze zasnute. Więc czujemy się normalnie, jakbyśmy byli w niebie. Jest piękne słońce, panowie czyszczą drzewa, a my teraz idziemy do groty świętego Michała Archanioła. Numer 3 albo 4, bo ci Włosi są niesamowicie głośni i co zaczynam opowiadać, to ktoś przychodzi i krzyczy nad kamerą. Więc tak, póki ich na chwilę nie ma. Jesteśmy u świętego Michała Archanioła i szybka historia tego miejsca. W 460 roku pewien rolnik, który mieszkał tutaj w tym rejonie, zgubił
najdorodniejszego swojego byka. Poszedł go szukać, po jakimś czasie znalazł tego byka, jak był w grocie po prostu sobie siedział ten byk. No i on postanowił go ukarać, więc wyciągnął łuk, wyciągnął strzałę, naciągnął, strzelił, żeby ukarać tego byka, ale strzała w magiczny, niespotykany, nieziemski sposób obróciła się i strzeliła tego chłopa, tego rolnika. No i on przestraszył się, poleciał do miejscowego biskupa, powiedział mu całą sytuację, a biskup uznał, że to jest zjawisko nadprzyrodzone, że to jest boska ingerencja w tą strzałę i zarządził 3 dni pokuty, 3 dni modlitw, po czym przyszedł tutaj do tej jaskini i tu mu się objawił święty Michał Archanioł. No i od tego czasu ludzie tutaj pielgrzymują, to już ponad 1500 lat, jest ogromna ilość turystów i pielgrzymów całego świata. Widzieliśmy 3 duże grupy polskie, niesamowita ilość Włochów i te drzwi, które są tutaj za mną, one prowadzą, to nie jest bazylika za tym, to co, za tymi drzwiami są schody na dół i schodzi się w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i grota jest pod ziemią. W tej grocie odprawiane są msze, w tej grocie można się pomodlić i tym całym obiektem zajmują się polscy księża, więc można się też wyspowiadać po polsku, można iść na polską mszę i można zasięgnąć informacji w języku polskim, bo jest dość dużo napisów po polsku i książeczek, biuletynów. Właśnie bolą mi nogi. Czemu? No, po wczorajszym jeżdżeniu po górach na rowerze. Wstawaniu bardzo wcześnie. Oprócz samej groty i centrów... Jakie echo to jest w ogóle? Oprócz samej groty i kościoła można gdzie tu przyjechać i zobaczyć przepiękną, starą zabudowę. Tutaj jeszcze nawet nie wiem dokładnie co to jest, ale na pewno jest to bardzo stare. I wszystkie uliczki i domeczki są naprawdę takie no wiekowe. Więc jest tu bardzo ładnie, jest co oglądać. Kasia, jak widzicie, chodzi i cyka zdjęcia. Cyk, cyk, cyk. Wróciliśmy do zaparkowanego vana i teraz wyruszamy w stronę Pompejów. Będziemy przecinać całe Włochy. Jesteśmy teraz tu. Będziemy teraz jechać na dół, w stronę Neapolu. Plan jest taki, że dzisiaj dojedziemy do Pompejów. Zobaczymy, czy to się uda. Cześć, pupuśki. Patrz, jaki tam jest malutki. No, zjedliśmy naszą pierwszą pizzę i tak się tym zaaferowaliśmy, że zapomnieliśmy ją nagrać, więc zostało tylko tyle. Jest to margarita. Jesteśmy w ogóle w supermarkecie Spar i tutaj zjedliśmy tą pizzę. Ale i tak była ona pyszna, cudowna i wspaniała. I chcę tylko powiedzieć, że postanowiłam w trakcie naszego pobytu we Włoszech jeść codziennie pizzę. Także zaczyna się właśnie mój pizza challenge. To jest dzień pierwszy, pizza margarita. Pyszna.